celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dziś przypada 217. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto narodowe obchodzą Polacy na całym świecie. W Toronto w samo południe przed parlamentem ontaryjskim wciągnięta na maszt zostanie polska flaga, a jutro obchody rocznicowe połączone z przemarszem i mszą świętą odbędą się w Toronto i w Mississauga. Z okazji tej ważnej rocznicy przedstawimy Państwu film dokumentalny pod tytułem Konstytucja 3 maja na tle epoki. Film produkcji Telewizji Polskiej nadamy w dwóch częściach, dziś i w następnym programie za tydzień. W dobie reformacji, gdy na tronie angielskim zasiadła dynastia Tudorów, wzrastała rola parlamentu. Za panowania Stuartów w 1628 roku wymuszono na królu istotną gwarancję poszanowania praw i uznania prerogatyw parlamentu. Była to tak zwana petycja o prawo. Konflikt Karola I z parlamentem zakończył się tragicznie. Króla ścięto, a Oliver Cromwell, dowódca wojsk parlamentu, wprowadził rządy republikańskie. Władzę objęli wojskowi, którzy wkrótce stłumili rewolucję. Niechęć do dyktatury wojskowej ułatwiła restaurację Stuartów. Jednak zbyt silne skłonności dynastii do absolutyzmu doprowadziły do kolejnego przewrotu zwanego chwalebną rewolucją. Był to przełom w ustroju Anglii. Został obalony absolutyzm i zaprowadzono monarchię konstytucyjną z silnym parlamentem. Deklaracja o prawach wydana w 1689 roku gwarantowała przewagę parlamentu nad władzą monarszą i razem z aktem o następstwie tronu tworzyła podstawy konstytucyjne nowego ustroju. Ustrój Anglii powstawał przez wieki, aby w XVIII stuleciu przybrać formę rządów parlamentarno-gabinetowych. Twórcą angielskiego parlamentu nie był jeden człowiek. Nikt go nie stworzył, ponieważ wyrósł w ciągu wielu stuleci. Był on naturalnym wynikiem zdrowego rozsądku i dobroduszności ludu angielskiego, który na ogół wolał komisję od dyktatorów, wybory od walk ulicznych, a sklep z gadaniną od trybunałów wojskowych. Pierwszą w świecie we współczesnym rozumieniu, a więc pisaną konstytucją tworzącą akt prawny najwyższej rangi, jest konstytucja amerykańska. Zbrojne powstanie kolonii angielskich przeciw metropolii doprowadziło do ogłoszenia w 1776 roku Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Uważamy za oczywiste następujące prawdy. Że wszyscy ludzie stworzeni zostali jako równi sobie, że Stwórca wyposażył ich w pewne niezbywalne prawa, wśród nich prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia. Po wypowiedzeniu posłuszeństwa brytyjskiemu królowi Jerzemu III i proklamowaniu suwerenności 13 kolonii, mimo trwających walk przystąpiono do niezwykle trudnego zadania – stworzenia niepodległego państwa na zasadach federacyjnych. W 1787 roku w Filadelfii pod przewodnictwem George'a Washingtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Federalna Konwencja Konstytucyjna uchwaliła pierwszą w dziejach Ameryki i świata pisaną konstytucję. My, naród Stanów Zjednoczonych, w celu utworzenia bardziej ścisłego związku, utwierdzenia sprawiedliwości, zapewnienia pokoju wewnętrznego, zabezpieczenia wspólnej obrony,
wprowadzenia powszechnego dobrobytu i utrzymania dobrodziejstw wolności dla nas i dla naszej potomności, uchwalamy i ustanawiamy niniejszym konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. W ten sposób wprowadzono republikański ustrój z prezydenckim systemem rządów. Władzę ustawodawczą powierzono Kongresowi, wykonawczą prezydentowi, sądowniczą Sądowi Najwyższemu. Pomimo niezwykle postępowego charakteru zapewnienia swobód obywatelskich, nie zlikwidowano niewolnictwa. Było to rodzajem kompromisu możliwego do zaakceptowania przez poszczególne, tak często odmienne od siebie stany. Przerywamy na chwilę projekcję, by przedstawić Państwu propozycje biznesowe polonijnych firm. Na drugą część filmu zapraszam po reklamach. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poleca bardzo dobrą ofertę finansową, jaką jest pożyczka na wyjazdy, wakacje i podróże. Oprocentowanie wynosi tylko 6,99% z okresem spłat od 12 do 18. Pożyczka ta pozwoli zaoszczędzić na wydatkach, zwłaszcza w sytuacji użycia wysoko oprocentowanych kart kredytowych. Zaoszczędzone w Credit Union pieniądze możesz przeznaczyć na wypoczynek. Pożyczkę można załatwić w każdym oddziale Credit Union. Po informacje zadzwoń do call center. Być wciąż podróży. Zmieniamy kraj obrazy. Mekao Travel. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poleca specjalną wiosenną ofertę w zakresie pożyczek hipotecznych. I tak, pożyczka jednoroczna, zamknięta, oprocentowana jest na 5,55%, pożyczka pięcioletnia, zamknięta, 5,75%. Przy transferze pożyczki do Credit Union można otrzymać bonus na pokrycie kosztów transakcji. Uwaga, wiosenna oferta ważna jest tylko do 30 czerwca. O szczegóły zapytaj w oddziałach Credit Union lub w call center. Zapraszamy. Zapraszam Państwa do obejrzenia drugiej dziś części filmu dokumentalnego pod tytułem Konstytucja 3 maja na tle epoki. Film produkcji Telewizji Polskiej zrealizowała Irena Wolen. Przykład amerykański żywo działał na kontynent europejski. W XVIII-wiecznej Francji, będącej monarchią absolutną, rodzą się idee oświecenia, głoszące konieczność poznania i ustalenia porządku natury, obejmującego głównie człowieka. Poglądy szczególnie encyklopedystów, Diderota, Rousseau, Voltaire'a, Montesquieu coraz wyraźniej przenikały do stanu trzeciego, gdzie prym wiodła bogata burżuazja, silna ekonomicznie, lecz nie posiadająca praw politycznych. Wielka rewolucja francuska podważyła zasady porządku feudalnego, przełamała absolutyzm monarszy i doprowadziła do zmiany ustroju. Deklaracja praw człowieka i obywatela była pierwszą jaskółką nowego ładu społecznego, głosząc światu hasło: wolność, równość, braterstwo. Przedstawiciele ludu francuskiego, występujący jako zgromadzenie narodowe, uważając, że jedyną przyczyną nieszczęść publicznych i nadużyć rządów jest nieznajomość, zapomnienie i lekceważenie praw człowieka, postanowili ogłosić w formie uroczystej deklaracji naturalne, niepozbywalne i święte prawa człowieka. Artykuł 1. Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi wobec prawa. Konstytucja francuska, uchwalona 14 września 1791 roku,
Zachowując monarchię, wprowadziła już trójpodział władzy i co najważniejsze, zasadę suwerenności narodu. Wybierana władza ustawodawcza, dominująca nad wykonawczą, czyli królem, chroniła przed absolutyzmem, a ograniczone prawo wyborcze zapewniało stanowi trzeciemu wpływ na rządy. Jak na tym tle rysuje się polska konstytucja, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja? Była pierwszą w Europie, drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, sformułowaną na piśmie ustawą zasadniczą. Liczono, że zapewni Polsce siłę i usunie zadawnione rządu naszego wady, tworząc państwo nowoczesne, zrywające z anachroniczną, samobójczą ideologią złotej wolności szlacheckiej. Konstytucja 3 maja, uchwalona na kilka miesięcy przed pierwszą konstytucją francuską, również zachowywała monarchię z dziedzicznym tronem i osobą króla, świętą i nietykalną. We Francji jednak starano się zabezpieczyć przed absolutyzmem, podczas gdy w Rzeczypospolitej sytuacja była zgoła odmienna, a system rządów daleki od absolutum dominium. Anarchia ustrojowa pierwszej połowy XVIII wieku, tak zwanej epoki saskiej, paraliżowała niemal całkowicie organizm państwa. Większość sejmów była zrywana. Wywodzący się jeszcze z XIV stulecia model władzy wykonawczej nie przystawał do epoki, w której coraz silniej zaznaczały się tendencje centralistyczne w zarządzie państwa. Rzeczpospolita obojga narodów, w XVI wieku europejskie mocarstwo, stawała się obecnie z uwagi na swą wewnętrzną słabość, zarówno polityczną, jak i militarną, coraz bardziej łakomym kąskiem dla rosnących w potęgę państw ościennych – Rosji, Prus, Austrii. Od początku XVIII wieku ograniczana była stale i konsekwentnie suwerenność państwowa Polski, zdanej na naciski polityczne sąsiadów i obecność w jej granicach wojsk rosyjskich. Tragiczną tego konsekwencją stał się przeprowadzony w 1772 roku pierwszy rozbiór ziem polskich. Jeszcze za panowania Sasów rodzić się poczęła myśl reformatorska. Reprezentowana była początkowo przez nielicznych autorów, wśród których wiedli prym Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski. Do owych prekursorów naprawy Rzeczypospolitej dołączali coraz liczniejsi w latach 70. i 80. XVIII wieku pisarze polityczni związani z tak zwanym obozem patriotycznym. Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic czy Ignacy Potocki. Zwołany w październiku 1788 roku do Warszawy Sejm przeszedł do historii pod nazwą Czteroletniego lub, co pełniej oddaje jego znaczenie, Wielkiego. Obradując nieprzerwanie, po roku 1792 podjął szereg niezwykle istotnych dla ukształtowania nowoczesnego państwa uchwał.